Dzień dobry Państwu. Znajdujemy się na terenie bazy ośrodka szkoły specjalnej w Julinku. Czwarty dzień ferii. Piękna zimowa aura, jak rzadko w naszych warunkach. Słońce, temperatura około minus 1, minus 2. Piękny, puszysty śnieg. W ośrodku konie. Państwo, którzy są mistrzami Europy w zawodach psich zaprzęgów, właśnie przyjechali zademonstrować taki zaprzęg na cztery malamuty. W ośrodku spędzają dzień relaksu dzieci z naszych szkół w Babicach i w Bożencinie. Pełen dzień, pełen atrakcji, to są kuligi, to jest zwiedzanie ośrodka, zapoznanie się z wieloma zwierzętami, które tutaj bytują, z tymi pięknymi pieskami. No, przepiękna impreza w pięknych warunkach w środku Kampinoskiego Parku Narodowego, naokoło piękne drzewa, leśne dukty, wszystko co można sobie wymarzyć. Także wspaniała impreza, wielkie podziękowania dla pana Radosława Karpińskiego, który jest organizatorem, dla gospodarzy tego ośrodka, dla naszych wychowawców ze szkół w Bożencinie i w Babicach. Także przyjemnej zabawy i oby tak dzieci zawsze mogły spędzać okres ferii zimowych. Dzięki. Jesteśmy w bazie w Julinku. To jest baza specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Lesznie, dla którego organem prowadzącym jest powiat warszawski zachodni. Dzieci w tej chwili są na wakacjach, wyjechały. Ośrodek jest pusty, dlatego wpadliśmy na pomysł, żeby ten ośrodek wykorzystać. I zorganizowaliśmy tu zimę dla dzieci powiatu warszawskiego zachodniego. Codziennie przyjeżdża grupa dzieci z innej gminy. Łącznie około 500 dzieci będzie tu uczestniczyło w różnego rodzaju zajęciach. To są kuligi, to są spotkania z przyrodą, na których mówimy o przyrodzie Kampinoskiego Parku Narodowego. To są konie, to są psy, to są zwierzęta. A przede wszystkim przebywanie na powietrzu. Organizację tego całego przedsięwzięcia zorganizował powiat, a osobą główną tutaj dowodzącą jest pan Radosław Karpiński, któremu chciałem bardzo serdecznie podziękować. Dzień 5 lutego to czas podsumowań powiatowych ferii pod tytułem Zima w lesie. Odwiedziło nas około 600 uczestników z całego powiatu warszawskiego zachodniego. W związku z bardzo dużym zainteresowaniem oraz bardzo dużym poziomem zadowolenia wszystkich uczestników skłoniliśmy się ku refleksji i wyszliśmy z propozycjami, aby spróbować zorganizować jeszcze różnego rodzaju inne imprezy, które mają stać się imprezami cyklicznymi. W zamyśle mamy organizację powiatowych szóstek piłkarskich, które mają odbywać się w Bożencinie Dużym. Przy udziale wszystkich gmin chcielibyśmy na otwartej strefie rekreacji ruchowej w Bożencinie Dużym zorganizować powiatowy Dzień Dziecka z wieloma atrakcjami w przygotowaniu i w fazie wstępnej realizacji. Jest na przełomie końca roku powiatowa gala sportu. Stało się tak między innymi dlatego, że wczoraj w gościńcu Julinek mieliśmy okazję gościć pana starostę powiatu warszawskiego zachodniego, pana Jana Żychlińskiego. Również mocną, silną delegację ze Starych Babic reprezentował pan wójt gminy Stare Babice, pan Krzysztof Turek, gdzie zostały wstępnie omówione pewne plany, pewne zamysły, pewne projekty dotyczące wielu, wielu imprez robionych wspólnie nie tylko z gminą Stare Babice, ale również gminami wchodzącymi w skład powiatu warszawskiego zachodniego. Był również pan wójt gminy Leszno, pan Andrzej Cieślak. Takie spotkania
skłaniają do przemyśleń, pozwalają na wymianę doświadczeń, poglądów. Mamy nadzieję, że przy naszym wspólnym udziale naszych społeczności lokalnych uda nam się większość tych imprez w dobry, profesjonalny, właściwy dla wszystkich sposób zrealizować.